Witajcie w ostatnim odcinku, zagrajmy w DKC 2 Diddy's Kong Quest na Super Nintendo Entertainment System. I ten let's play jest post komentarzy z przyczyny takiej, że ja nie mam praktycznie już czasu na nagrywanie live let's play, dlatego były takie wielkie pauzy uploadingu na tym kanale. Ale cóż, na szczęście miałem nagranie z mojego planowanego maratonu Donkey Konga Country, gdzie ja nagrywałem Perfect Run i takie tam. Ale ponieważ zacząłem grać w Donkey Konga Country 3 i zrecytowałem tę gierkę, plus zrobiłem sobie zasadę, że będziemy grali niechronologicznie, ponieważ ta zasada blokowała mi dostęp do lepszych gierek. Więc jak to mogę opisać miłosiernie, tak, mamy emergency gameplay. Ale cóż, nadszedł czas na Kairul's Keep. Ostatnia część wyspy Crocodile Isle. I tutaj może Donkey Kong będzie uratowany. Ale cóż, robimy poziom pod nazwą Arctic Abyss. I poziom Arctic Abyss to jest drugi oficjalny poziom w lodzie. Pierwszy to był Black Ice Battle. Będzie jeszcze jeden poziom lodowy i będzie jeszcze jedna sekcja w lodowym świecie, w Lost World, ponieważ mamy jeszcze jeden poziom Lost World do odblokowania. Ale ponieważ tą grę prezentujemy, to tylko możemy mieć ten poziom odblokowany, kiedy już przejdziemy grę oficjalnie, pokonując ostatniego bossa, ponieważ nieważne jak ci się to uda zrobić, ale nie zdobędziesz wystarczającej ilości creme coinów przed ostatnim bossem, więc nawet nie próbujcie. Możecie tylko tym kodem, który pozwala wam zdobywać wszystkie creme coiny od samego początku. Ale jak wiecie, tego kodu ja nie użyłem ani na live let's playu, ani w tym gameplayu. I na pewno się pytacie, czemu ten odcinek jest super długi. To jest ponieważ ja renderowałem to światy. I oryginalnie Lost World miał być oddzielnym odcinkiem, gdzie robiłem poziomy naraz, a nie tak jak robiłem na let's playu. Więc musiałem troszeczkę pociąć, zedytować i takie tam. Ale cóż, w wersji na GBA ten poziom został zmasakrowany, jak chodzi o audio. Bo mnie trochę to dziwi. Dużo ludzi mówi, że GBA ma lepszy procesor dźwiękowy, ale każdy remix albo przeróbka soundtracku, która się pojawiła w DKC 2 na GBA, była taka sobie. Czasami wersje na Landzie brzmiały lepiej, dzięki... Właśnie, dzięki Grantowi Kirktopowi. I na pewno to imię źle powiedziałem, ale to on był kompozytorem gier Banjo-Kazooie i Donkey Konga Country. Donkey Konga 64, nie Country. Ale cóż, on, kiedy robił soundtrack do Landa, on tylko konwertował, ponieważ on był nowy i Rare go nie szanowało, więc po prostu kazali mu przerabiać muzyczkę, konwertować ją z tego SNES-a na GBC, na GB. GBC to tylko w Landzie 3. Ponieważ Donkey Kong Land 3 miał wersję na tego, na GBA, na GBC, przepraszam, na Game Boy Color. I to było tylko w Japonii z jakichś dziwnych powodów. Ale szczerze, to praktycznie wersja super Game Boyowa, wiecie, ten kartridż na SNES-a. Na tym, na Game Boy Colorze. Wielkich zmian nie było. Praktycznie kolor tylko był. Nic nowego, nic specjalnego, tylko kolor. Dlatego ROM hack był łatwy do zrobienia. Po prostu odgapić wszystko z wersji na GB i na GBC. I voila, mamy English patcha do Donkey Konga Land 3. Ale cóż, oto Windy Well, tak znany jako Windy Hell przez większość fanów. I ten poziom jest Windy Hellem, ponieważ ja pamiętam, kurde, próbę nagrywania tego gameplaya, kiedy chciałem robić perfect runy. I jak to mogę powiedzieć? Ten poziom był piekłem. Albo w jednym momencie spaprałem wszystko, albo po prostu jeden ziomek mnie zabijał na końcu. Ponieważ oczywiście używałem save state'y na tym gameplayu, ale to tylko kiedy ekran szedł na ciemno, jak włączałem poziom. Wtedy audio się wycisza i ja mam czas na wycięcie używania save state'a i takie tam. Więc nie zobaczycie użytku, ale save state był używany. Ale cóż. Windy Well.
także znane jako Windy Hell. To z piekło. Oczywiście teraz na górę powietrze nas podnosi, ale trzeba było uważać, ponieważ kiedy jesteśmy w animacji latania na górę, to nie możemy używać glider Dixie. I też jest tutaj bardzo dużo zingerów, pszczół. I hitboxy w tym poziomie są frajerskie, ponieważ Dixie ma wielką bananową fryzurę. To powoduje, że nawet tyci kontakt z tym powoduje, że... No nie taki tyci, ponieważ to było super fałszywe. Ale dokładnie nie widać, jaki jest hitbox tych włosów. Co powoduje, że obrywasz, że po prostu nie obrywasz, nic nie tracisz, a są drugie momenty, gdzie po prostu obrywasz, tracisz Dixie. I to troszeczkę jest głupawe. Ale cóż, Windy Well w wersji Land to był nawet bardzo okej poziom. Wersja Land tej gierki nadal jest spoko. Oprócz tego screen laga, o którym mówiłem, to gra jest spoko. Ale nie warto 100% jej. Jak graliście w Donkey Konga Country 2 oczywiście, ponieważ nagroda jest taka sama. Tylko że w przeciwieństwie do tej... Do tej gry, gdzie trzeba odblokować jeden poziom w każdym świecie po pierwszym, to dopiero jak będziesz miał wszystkie kremkoiny, to możesz kupić całe Lost World. Co praktycznie powoduje, że masz cały świat odblokowany. Ale cóż, tutaj jest bonus, który spowoduje, że jak spaprasz go, to... Nie, dojście do bonusu jest chamskie, ponieważ tu jest skrzynka i tutaj jest Cutlass. Ziomek z mieczami, ale trzeba tą beczkę zrobić tak, żebyś jej nie stracił i żebyś go zabił. Jeśli nie masz tej beczki, to musisz być z dwoma kongami, żebyś mógł zrobić poświęcenie jednym i wejść do bonusu. I tak, panie i panowie, mam 81 żyć, bardzo dużo żyć. Ponieważ technicznie nagrywając ten gameplay ani razu nie zginęłem, więc maksymalną ilość miałem 91 lub 92. Jak widzicie, mam 65 kremcoinów, ponieważ ja zbierałem je na koniec sesji w oryginalnym let's playu. W oryginalnym nagraniu. Kiosk kluby jest w wyspie Donkey Konga, lokacja z pierwszej części tej oto serii. Ale czas na Castle Crash. Bardzo znany poziom. Szczególnie w wersji 1.0. Ponieważ w wersji 1.0, wersja, która jest tylko możliwa w wersji, która jest tylko w wersji kartridżowej, nie ma jej w wersji Virtual Console lub, wiecie, Virtual Console, ponieważ tamte wersje były oparte na kartridżu 1.1, ale cóż, oczywiście jest ROM 1.0, ja gram z 1.0, ponieważ aż takiej wielkiej różnicy nie było pomiędzy 1.0 i 1.1, oprócz glitchu, który jest w tym poziomie. Castle Crash jest znany z tego, że jest glitch, który może... Albo go opiszę lepiej. Można ponieść beczkę DK i możesz ją zrzucić tak, że gra się pogubi i pomyśli, że dalej masz beczkę DK. Czyli, że trzymasz nic. Następny rzut tej niewidzialnej beczki spowoduje, że A. Albo... Co spowoduje, to się glitch, screen zgliczuje. I co ci się może wydarzyć? Mamy dwie opcje. A. Albo możesz stracić save. Albo, że trzy opcje są. B. Nic ci się nie stanie i miałeś szczęście. I C. Możesz zniszczyć całe dane kartridżu. To jest glitch śmiertelny do kartridżu. Czyli, że jak się będziecie odważni albo bardzo zainteresowani tym glitchem, możecie potencjalnie zniszczyć cały kartridż, jest nieużywalny. I to był powód, czemu wersja 1.1 istnieje, która spatchowała to. Ale bardzo mało ludzi odkryło ten glitch. Tylko trzeba być bardzo dobry albo poczytać sobie w internecie, żeby ten glitch uaktywnić. Nie wiem, co by się stało z ROM-em, gdybym to zrobił, ale cóż, nie próbowałem, ponieważ... Nie chciałem ROM-u. Po prostu mi to nie przyszło do głowy. Ale cóż, panie i panowie. Castle Crash ma debiut nowego stylu poziomu, zamek. I ten typ został zmasakrowany w wersji na GBA. Ponieważ, jak już mówiłem wcześniej,
te gry zostały zrobione, remake zostały zrobione pod oryginalny screen Game Boy Advance, to Rare po prostu ujaśniło wszystko. Tylko że zamiast normalnego ujaśnienia, to co oni zrobili, to po prostu zmienili cały ten poziom w zielony fet, w zieloną masakrę. I to nie było przyjemne dla oczu, szczególnie jak grać na Game Boy Player albo na SP. SP przynajmniej zabija te kolory, ponieważ... Albo pierwszy model SP zabija te kolory, ponieważ SP ma dwa modele. Jeden bardzo łatwo do znalezienia i jeden, który jest bardzo rzadki i drogo kosztuje. Oryginalny screen SP ma światełko, które jest dookoła ekranu. A drugi model SP ma światełko za z ekranem, czyli że będą żywsze kolory. Normalnie jakbyś miał telewizor tam praktycznie. Jak światło z telewizora. Coś podobnego do PSP. Albo PSP 3000. I te modele są bardzo ciężkie do znalezienia, ale są znane z tego, że mają bardzo dobrą jakość i bardzo lepsze kolory. Praktycznie kolory telewizorowe. Ale cóż. Tak czy siak się trylogia dobrze sprzedawała. Szkoda, że czwórki nie zrobili, a chcieli zrobić czwórkę, ale postanowili zrobić Diddy Konga Racing Remake. Ale cóż. Więc... Zdobyłem Madcats Mojo, kupiłem sobie konsolkę Android i oryginalnie chciałem sobie UE kupić, ale potem powiedziałem fuck that, UE miała niekompletny kontroler. Nie miało startu i selectu, co praktycznie rujnowało mi emulację Play 1, coś co mi bardzo było przydatne, ponieważ teraz już nie mam limitu na gry N64. Nie mam limitu na gry na PSX, ponieważ EPSX to praktycznie najnowszy EPSX, który jest. Więc ta, panie i panowie, tylko co mi brakuje do nagrywania z Madcats Mojo, to HDMI. Albo HDMI, albo po prostu sobie w tą wypłatę kupię konwertery, które zmienią mi ten HDMI na komponent. Może będzie input lag, może nie, ale zobaczymy. To tylko trzy dychy. W ogóle w tle jest fajny efekt chipu FX, albo Mode 7 tak naprawdę. Chip FX to było w grach Star Fox i innych, albo Lylat Wars. Nie? Jaka była europejska nazwa Star Foxa pierwszego? Bo wiem, że 64 to był Lylat Wars. Star Wars. To byłoby bardzo głupie. Co było? Starwing! Chyba. Ale cóż. Madcats Mojo jest bardzo dobre. Dobry kontrol... Jeden NKD, w którym mam z kontrolerem, to jest taki, że on jest cały czarny i jest taki błyszcząco czarny, co praktycznie powoduje, że on... Masz sprzętem do odgapiania twoich ocisków, co... Muszę ten kontroler wyczyścić. Analogi są dobre, emulacja działa. Nawet emulacja Dreamcasta dobrze chodzi. Ale nie rejestruje przycisków tych bumperów, co powoduje problem w Raymanie 2. Gra, która jest fantastycznie emulowana, kurde, z teksturami HD, ale nie rejestruje tych dwóch przycisków. Przynajmniej przycisk, który mi pozwala na, wiecie, w lewo i w prawo, wiecie, strafować. Ale cóż, oto ostatni oficjalny poziom lodowy w tej grze. I ten poziom jest nawet fajny, ponieważ tutaj można manipulować momentum podczas biegu, ponieważ Klaper, nasz przyjaciel z poziomów podwodnych, który nam mroził lawę dopiero w drugim świecie, to on nam będzie tutaj mroził wodę i trzeba tutaj biegać, ale też są pszczoły. I co możesz zrobić, to jest to, że możesz kucznąć po bieganiu, co spowoduje, że twoje momentum się troszeczkę... będzie się ślizgał, jak biegasz. Właśnie tutaj to spaprałem. Więc wracam się do Klapera, ale teraz wam pokażę udaną próbę. Więc, kiedy kupię sobie konwertery albo nagrywarkę HDMI, to może zrobię Donkey Konga 64. Tak, panie i panowie. Jakby co, nawet że ja robię post komentary, panie i panowie, to tak nie będę robił niektórych gier na 100%, tylko te, które lubię. Ponieważ niektóre gry nie są warte cierpienia. Donkey Kong Country 3 to jest wielkim przykładem.
Ta gra mnie nauczyła lekcję, żebym nie hardkorował i nie mówił wszystkiego, że robię na 100%. Jak gra mi się podoba, zrobię ją na 100%. Jak mi się nie podoba, fuck this. Spyro będę robił 100%, ponieważ wiecie, prawdziwe zakończenie i takie tam, ale cóż. Tylko gry, które tak trochę lubię. A Spyro 3 troszeczkę lepiej polubiłem. Dzięki Mad Cats Mojo, dzięki emulacji androidowej. Tegra 4 nad jest potężnym sprzętem. Tak samo mogę nagrywać już, no nie... Mogę grać, ale na razie nie mogę nagrywać przez brak nagrywarki. Ale mogę, jak to chciałem powiedzieć, robić Let's Play z DS-a. I emulator DS-a na Androidzie mi chodzi lepiej niż DSMUE, co trochę mnie dziwi, ale cóż, nie narzekam. Tylko sam muszę ekstra myszkę kupić, ponieważ są gry, które wymagają touchscreena, a używanie touchscreena analogie to nie jest przyjemne. Ale gry, które nie wymagają touchscreena są A-OK. Czyli Super Mario, New Super Mario Brothers, Kingdom Hearts. 3,9,6 dni. Zapomniałem już liczbę, ale cóż. Czas na Chain Link. Ten poziom. Ja tego poziomu nie lubiłem nagrywać, ponieważ ja tutaj umierałem co 5 sekund. Przecież ja tą sesję nagrywałem, kiedy byłem ostro styrany. Na przykład Castle Crush z Rage quitowałem i nową sesję wczepiłem sobie następnego dnia, ponieważ miałem już dosyć Castle Crusha, ponieważ... na pewno powiecie, o gamer, masz skilla, ale tak naprawdę to była moja, nie wiem, seta próba jakiegoś poziomu, kiedy już zapamiętałem wszystko. Ale cóż, to jest kolejny poziom w zamku. Te poziomy, szczególnie ten poziom, był frajerski na landzie, ponieważ to był taki mały labiryncik i screen lag rujnował poziom, ponieważ ja tak, ponieważ jak spadniesz przypadkiem na dół, na platformę, która by cię nie zabiła, to cię zabije, ponieważ screen nie nadążył i screen cię zabije. Ale cóż, o landzie jeszcze nie gadamy, ponieważ jak zawsze landa może w przyszłości zrobię, ale nie teraz, ponieważ gdybym zrobił landa po tej grze, to byśmy praktycznie ten sam let's play robili. Dlatego jak chciałem robić maraton, to powiedziałem, że land będzie miał własną własny maraton, ale maratonów nie robię. Teraz nie mam takiego stylu życia jak ostatnio, gdzie mogłem sobie maratony tak łatwo nagrać. Trzeba jakoś hajs zarobić. Ale Mad Cats Mojo mi się naprawdę podoba. Oczywiście mogą być ci, którzy powiedzą, ja wolę zapach oryginalnej konsoli. To okej, każdy ma swoje preferencje. Ja mogę nagrywać gierki teraz bez problemu, bez kupywania gierek. Może Enter Electro w końcu nagram, ponieważ dużo ludzi mnie pyta o Enter Electro, ponieważ Let's Play Spider-Man, dzięki temu nawet popularny Let's Play. Ogólnie moje najpopularniejsze Let's Play to Crash 1, 2. Spider-Man, oczywiście Ratchety, ponieważ te zawsze są popularne. Mój najgorszy Let's Play, chodzi o oglądalność, to Drakengard. Ponieważ Drakengard to jest gra, którą praktycznie żaden Polak nie lubi, tylko ta mała ilość. Nie wiem jak oberwałem tam, ale cóż. Tutaj jest troszeczkę chamsko schowany bonus, ponieważ jest wskazówka, że jest brama koło tych dwóch grubasów, ale nie ma wskazówki, że możesz sobie po ścianie chodzić. Więc that was not cool. I bonus był... Okej, okay. To jest jeden z bonusów, gdzie mogę go łatwo spaprać, ponieważ jeden błąd i spadniesz na dół i praktycznie koniec bonusu. Oczywiście, gdybym to nagrywał live, to by się nic nie stało, ale gdybym to nagrywał, jak to nagrywałem post, to fuck it, musiałem startować cały poziom, ponieważ ten perfect run chciałem zrobić. I dalej będę robił, jak będę robił post komentary, więc don't worry. I filmik jest, ma takie taki spikselizowany jest filmik, nie z powodu nagrania, tylko że gra tak wygląda. To jest ponieważ ja nie używałem jeszcze tego filtra, gdzie używałem go na ostatniej sesji nagraniowej. Ogólnie próbowałem nagrać sesję live ostatniego świata, ale mi się Audacity wyłączało co 5 minut, co mnie wnerwiało, plus że failowałem tak dużo.
Więc powiedziałem fuck this następnego dnia. Następny dzień to oczywiście parę tygodni później, ale cóż. Przynajmniej jest co jest. Przynajmniej mamy ten emergency gameplay. Ale cóż, dzisiaj jest 5 września. Dzień szkoły! Ludzie do szkoły idą. Ja nie muszę, ja chodzę do pracy. Mi płacą. Hurra! Ale cóż, oto Chainlink Chamber zaliczone. I czas na ostatnie słanki z bonus bonanza. Wiem, tak się nazywa ten świat. Kairul's Keep. Kto mieszka w Monkey Muzeum, Kranki. Zingerzy się pojawiali też w Donkey Kongzie Country 1. I nie będę już czytał tych pytań, ponieważ ja setra przypomniałem, że ja zacząłem rushować. Przez te pytania, ponieważ... I don't know why. Ale cóż. Pożegnajcie się ze Słankim, panie i panowie. On powróci w trójce, ale jego minigierki będą szajskie i będą ci gówno dawały. Wersja na GBA ma lepszą minigierkę, która też ci praktycznie mało daje. Ale cóż. Czas na następny poziom w Kairul's Keep. Czas na poziom, który jest znany jako najgorszy poziom platformowy. Toxic Tower. Więc na czym polega Toxic Tower? Jak oczywiście w tytule czytaliście, są toksyny i ten poziom jest wieżą. Więc musimy się dostać na górę używając do jedności Ratliego, Squawksa i Squeetera. I na szczęście ten poziom ma tylko jeden bonus. W wersji na oryginalnego Game Boya, wersja Land, ten poziom jest trudny tylko z powodu tego, że te toksyny, które cię ścigają, to one kurde są szybkie jak Formuła 1. Mały błąd i cię nie ma, już jesteś utopiony. I ten poziom jest bardzo zielony na GBA, czyli na Game Boy Advance. Ponieważ tą gierkę kupiłem sobie na Advance'a, kiedy miałem Game Boy Playera. Ale teraz mam emulatory na Matka Dmojo i na moim ukochanym Wii. I coś ja chciałem powiedzieć, ale mi to wyszło z głowy. To jest ostatni poziom w tym świecie. Ciekawe, jak to będzie naszym bossem. No cóż, to jest zamek Kairula, więc trzeba z Kairulem walczyć. To będzie na pewno najbardziej epicka walka w historii szympansów. Szczerze, tylko Diddy Kong jest szympansem. W całej rodzinie Kong. Albo klan Kong. To się zmienia, kurde. Jest klan, jest rodzina, kurde... Kong Rangersi. No ja nie było Kong Rangersów, ale ogólnie od kiedy Rare stało robić te gierki, Nintendo nie wiedział co zrobić z, nie wiem, z wioską Kongów. Nie, dobra, Naruto wspomniałem, który dalej w filerach jest, a Dragon Ball Super jest zarąbiste. Animacja była przepiękna z ostatnich dwóch odcinków. Tak. To jest wszystko, co ja powiem o Dragon Ball Super. Nie chcę nawet spoilować tej arki, ponieważ szczerze sam nie wiem o co kaman. Wiem o co kaman, ale... Ludzie przewidywali, że Goku wygra wszystko w tym odcinku, ale przegrał wszystko, ponieważ został ostro ownowany. Raszowanie! Wiem, tutaj mamy Squeetera i zaraz będzie bonusik tutaj. I on jest nawet ładnie pokazany, ponieważ tam tylko jeden zinger i za tym zingerem jest banan. I tędy właśnie mam iść, żebyśmy mogli bonus zdobyć, jedyny bonus w tym poziomie. Więc find the token. A ten bonus. Ja osobiście powiem, że ja ten bonus źle zrobiłem na tym nagraniu, ponieważ odkryłem taktykę super świętą z klanu Konga, że po prostu trzeba sobie skoczyć i kliknąć przycisk platformy, żebyś mógł sobie łatwo platformę zrobić. Tutaj ja się pitoliłem w lewo i w prawo, co spowodowało, że ja prawie straciłem czas. I to jest jeden z tych bonusów, gdzie jak go spaprasz, to trzeba cały poziom powtarzać. Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć odpowiadać, ale cóż. Połowa finału, panie i panowie, i oto koniec. Toxic Tower. Ale cóż, czas na Stronghold Showdown. Czas na ostatniego bossa gry, panie i panowie.
Albo i nie, panie niebolowie, ponieważ Donkey Kong tutaj jest! Hura! Ups! Trolling 3000. Więc, panie niebolowie, oto jest gameplay z wersji na GBA. W oryginalnej wersji na SNES-a, co by się wydarzyło, to jest to, że po prostu K-Rool pójdzie na górę na ostatni prawdziwy świat. A w wersji na GBA mamy tak naprawdę bossa, który jest ekskluzywny do wersji na GBA. Oto Kerozin. I byłaby tutaj pokazówka, gdzie K-Rool mówi, że ha ha ha, to nie jest takie łatwe i rzucił Kerozin na nas. Ale ponieważ ja użyłem kod na poziomy, żeby odblokować ten poziom szybko, to tej pokazówki nie było. I tutaj, że na samym początku tego gameplaya był negatyw, który nerwiał mnie bardzo, jak chodziło o wersję na GBA. Jak chcesz powtórzyć bossa, to trzeba płacić 10 monet bananowych, żebyśmy go powtórzyli. Ale cóż, Kerozin jest nawet bardzo łatwym bossem, jak go poćwiczysz trochę, ponieważ za pierwszy raz ten boss was zmyli. Ale cóż, trzeba właśnie tymi kulami w jego gębę 3D atakować, co spowoduje, że on dednie i będziemy mogli iść na ostatni prawdziwy świat. I na pewno powiecie: ej gamer, kolory nie są takie super kolorowe jak mówiłeś. To jest ponieważ MGBA emulator tego na... emulator GBA na Wii ten ma także nie używa mocy kolorów. To wina emulatora. Ale cóż, Kerozin to Kremling na sterydach i to jest jego ostatnie życie. I po nim! I dostajemy od Słonkiego dużo żyć. I tutaj mamy tą pokazówkę, o której wam mówiłem, że K-Rool idzie na górę i mamy następny świat. I The Flying Croc ma tylko jeden poziom, jeden save, jednego bossa. Screech Sprint to ostatni poziom oficjalny przed ostatnim bossem. Po tym jest ostatni boss i mamy opcję save'u. Ale ponieważ to jest ostatni świat, to Wrinkly Kong będzie nas chciała trollować i będzie kazała nam płacić jedną monetę. A tak naprawdę ona nie charge'uje tyle za pierwszym razem, tylko w tym świecie. Ale cóż, Screeches Sprint to jest poziom, który jest ok nawet. Jest tylko jeden bonus, na szczęście, i jeden wyścig ze Screechem, negatywną, alternatywną formą Squawksa. I ci dwaj frajerzy niebiescy są niebezpieczni, kiedy są razem. Polecam wam jednego wybić, zanim będziecie chcieli tam iść, ponieważ co by tutaj było, to byście byli zniszczeni. Ale cóż, oto nasz ostatni bonus w grze! I ten bonus jest bardzo specjalny, ponieważ on używa umiejętności oba Diddy'ego Konga i Dixie Konga. Więc trzeba grajować Dixie i używać te specjalne roll skoki tego Diddy'ego. I tutaj trzeba być pixel perfect, w sensie takim, że jeśli nie użyjecie pikselki, jeśli za wcześnie sobie skoczycie Diddy'im, to tylko chodzi o Diddy'ego. Jak za wcześnie Diddy'im zrobisz tego rola, to wtedy lol, obrywasz krzakiem i cię nie ma. You're dead. Ale cóż, czas na ten wyścig, o którym mówiłem. I nie wiem, jak tam się dostać bez tracenia Konga. Ale cóż, mamy mutację w tego Squawksa i mamy wyścig z Screechem. Wyścig na landzie był strasznie długi, matko boska. Ale cóż, wersja na tego, na SNES-a jest nawet łatwa, ponieważ jest dużo skrótów. Ale trzeba tak trzeba się streszać, ponieważ Screech jest super szybki. Wyścig jest długi na landzie, ale Screech jest wolny jak cholera, ale ten wyścig jest szybszy, ale Screech jest szybki jak cholera. A powinno być to na odwrót chyba. Ale cóż, nie będę teraz narzekał. Tak czy siak ten poziom zaliczę za pierwszym razem gameplayowo, ponieważ jestem takim pro w używaniu save state'ów. Nawet bardzo interesująca muzyka traleci, ale tylko w tym poziomie.
Ale cóż, panie i panowie, oto był ostatni poziom platformowy oficjalny. Znaczy, mamy jeszcze jeden w The Lost World, ale cóż, panie i panowie, czas na ostatniego bossa. Czas na konfrontację z kapitanem K-Rule. I ten boss bardzo błyśnie z powodu tego, że cała atmosfera tej walki jest mroczna. Jak widzicie, K-Rule strzela w Donkey Konga, jest kontroler SNES-a w tle, to powoduje, że atmosfera jest mroczna. I ogólnie, boss jest ciężki. Więc K-Rule ma 9 żyć, to on ma 3 rundy, ale ma 9 żyć. Pierwsza runda, każda runda ma 3 życia. I co trzeba zrobić, to jest to, żeby rzucić kulę w jego broń. Ale tylko to się zarejestruje, kiedy on będzie używał odkurzacz w jego broni. Ponieważ jego broń ma odkurzacz. I tak 3 razy trzeba zrobić, zanim się runda skończy. Będziesz wiedział, że się runda skończyła, kiedy się pojawi beczka DK, kiedy stracisz Konga. Ponieważ ta walka jest miłosierna bardzo. I co każde życie, które mu zabierzemy, on zrobi nowy atak. I to jest wszystko, jak chodzi o K-Rule'a. I oczywiście pojawienie się DK oznacza, że mamy nową rundę. Ale tutaj ja wam bardzo polecam używać Diego, ponieważ Didi jest szybszy. Szczególnie w ostatniej rundzie, kiedy K-Rule będzie cię teleportował po tym, po poziomie i będzie chciał cię znienacka odkurzyć. To jest ponieważ Dix jest wolniejsza od Didiego, więc K-Rule ma więcej szansy na złapanie ciebie, jak grasz Dixie. Muzyka ostatniego bossa jest fantastyczna, ale wersja na landzie jest wyrąbista, szczególnie ponieważ muzyczka jest szybsza i tak bardziej energetyczna. Plus to fajnie brzmi po wszystkich bitach. I muzyka ostatniego bossa stała się muzyką każdego bossa w landzie. Z powodu problemów technicznych lub limitacji pamięci. Nawet, że w kartridżu, w danie kartridżu jest 8-bitowa wersja muzyki normalnego bossa. Więc ta... Oczywiście w wersji na GBA nie ma kontrolera SNES-a. Nawet nie ma Game Boya. Co mnie trochę smuci. I wersja GBA tej muzyki jest żałosna. Pathetic. Disgusting. Ale cóż, oto jest jego ostatnia runda i on będzie teraz gazy puszczał. Niebieski gaz cię zamraża. Czerwony gaz zmienia... Nie wiem, co czerwony gaz robi, ponieważ nigdy nie oberwałem gazem czerwonym. Nie wiem, czerwony gaz cię zabija, czy co? Nigdy nie oberwałem nim, więc nie wiem. I oczywiście K-Rule staje się niewidzialny, kiedy strzeli swoje gazy. I kule czasami strzeli. A! Czerwony gaz cię spowalnia, pamiętam teraz. Ale gaz, który chcecie najbardziej unikać, to jest gaz fioletowy, ponieważ to zmienia twoje kontrolki. Że prawo to lewo i lewo to prawo. I po tym właśnie on będzie się teleportował po poziomie, na przykład teraz oberwałem. I bym miał już tutaj game over, ale powiedziałem sobie, że poświęcę Dixie. Więc K-Rule stanie się niewidzialny, albo użyję Diego, nie pamiętam już dokładnie tego gameplayu. K-Rule będzie się teleportował i będzie chciał cię wyssać. I tak trzeba zrobić, dopóki się pojawi nabój i wtedy trzeba ten nabój rzucić do K-Rule'a. I tutaj jest ultimate trolling, ponieważ tutaj opóźnienie, jakie on strzeli z pluwą. Ponieważ zawsze jak mu zabierzecie życie, to on strzela z pluwą. Ale tutaj jest opóźnienie, które mnie zmyliło 4 razy za pierwszym razem. Ale cóż, K-Rule został pokonany. I tutaj był Falcon Punch DK. I... K-Rule został wywalony z Flying Croc. Ale cóż, tutaj Cranky mówi o tym, że Lost World jeszcze został do zaliczenia. I to wszystko. I on gada, że się dużo nauczyliśmy od Cranky Konga, nawet że od niego się gówno nauczyliśmy. Nauczyliście się ode mnie! Ale cóż, to on teraz tutaj będzie robił, to on da swoje wyniki super bohaterów gier wideo. Czyli, że po prostu on będzie sprawdzał, ile zebrać DK Coin. I naszymi rywalami będą Yoshi, Link i Mario. I oczywiście Mario będzie na pierwszym miejscu, ponieważ ja totalnie olewałem DK Coin.
Tutaj też Cranky mówi, że on by znalazł już wszystkie kremcoiny i odblokował The Lost World, ale ponieważ to jest pierwsza gra Diddy Konga, gdzie on jest głównym protagonistą, to oh well. Nawet, żebym mógł odblokować ostatni poziom Lost World, ale niestety nie mogę, ponieważ gra mi na to nie pozwoliła, ponieważ nie miałem wystarczającej ilości kremcoinów. Ale cóż, czas na te wyniki, które teraz można sobie przywołać L-kom i R-kom, kiedy przejdziecie gierkę. I tam była spluwa, która jest zakryta napisami, to spluwa Earthworm Jima i buty Sonika. Czyli, że tutaj Rare miało jakąś super nienawiść do Sonika za to, że Sonic zniszczył im biuro czy coś tam. Ale cóż, Rare teraz jest zbezczeszone przez Microsoft, którzy zmuszają Kinecta. Rare mówiło, że oni nie robią gry na Kinecta, że oni robią gry na Kinecta z własnej woli, ale to jest gówno prawda. Ponieważ Rare aż tak by się nie zbezcześciło łatwo. Ale tak wszyscy oryginalni ludzie z Rare teraz są w Playtonic i robią Yooka-Laylee. Ale cóż, panie i panowie, czas na ostatni poziom Lost World. Tak jest, panie i panowie, idziemy do kiosku kluba w wyspie Donkey Konga, albo Donkey Kong Country, i będziemy robili nasz ostatni poziom. Więc, jaki będzie nasz ostatni poziom, się zaraz dowiemy. Animal Antics. To jest poziom, gdzie ja zniszczyłem moją świętą tradycję nie save state'owania podczas poziomu. Co ja zrobiłem, to podczas jednej sekcji przed sekcją Squawksa ja użyłem save state, który został oczywiście wyedytowany, ponieważ jest sekcja, która ostro zmyli każdego gracza, ponieważ nigdy nie było takiej sekcji w grze. Ale cóż, jak na pewno się domyśliliście, Animal Antics używa wszystkie Animal Buddy, którymi graliśmy w grze. Więc to była sekcja Rambi i teraz jesteśmy w sekcji Engard, tylko trzeba jego skrzynkę znaleźć. Tylko najpierw muszę znaleźć beczkę DK i ja powiedziałem beczka Engard, skrzynka Engard. Za dużo w Kasha grałem, sorry. Ale cóż, panie i panowie, sekcja Engard i ostatnia sekcja lodowa w grze. Animal Antics zostało ostro znerfowane w wersji Land. Praktycznie jak masz Squittera, to możesz przez cały poziom sobie poplatformować. Ponieważ według mnie Squitter jest opecki w Landzie 2. I pamiętajcie, ponieważ jesteśmy w Lost Worldzie, nie trzeba ani jednego bonusu robić. Ani jednego. Ale cóż. Teraz jest to sekcja Squittera i właśnie po jego sekcji użyłem save state'a. Tutaj olałem checkpoint, ponieważ tak czy siak to były perfect run'y. Jego sekcja jest bardzo łatwa. Ale w ogóle, taka dziwna ciekawostka. W wersji Landa, muzyka dżungli tych poziomów została kompletnie wykasowana z Landa i jest muzyka z poziomów krzakowych. Wiecie, ten... I to ostro nie pasuje. Ale przynajmniej nie ma tego, poziomów podwodnych z pierwszych światów. Ten poziom, ta muzyka była okropna na 8 bitach. Szczególnie, że oni to puszczali tyle razy. Ale jeszcze jedna ciekawostka o Landzie, którą wam powiem. Tak naprawdę jest ekskluzywny świat na Landzie 2 pod nazwą Creme Cauldron. Ponieważ Game Boy oryginalny, miał limitacje jakieś dziwne, ponieważ... Zaraz wam o tym powiem. Krem Cauldron to po prostu mieszanka drugiego i trzeciego świata. Ponieważ były limitacje pamięci, nie mogli tych światów podzielić. Nawet, że ten świat miał 10 poziomów. 5 z Crocodile Cauldron i 5 z Krem Key. Więc jakieś takie krótkie kłamstwo było, jak chodziło o to brak pamięci. Tak samo z bossa nową, muzyka bossów. Ale cóż. Sekcja Squawksa jest pełna fałszerstwa, ponieważ tutaj mamy powietrze, które cię popycha w lewo i w prawo. I kiedy gracie w to za pierwszym razem, to psz, jeb w krzaki. Za pierwszym razem. I ta, to ostro mnie zmyliło za pierwszym razem, ponieważ nigdy takiej sekcji nie było w tej grze jeszcze. Ale cóż, panie i panowie, zbliżamy się końca gry. Moment, już tuż, jeszcze 20 minut. Praktycznie to 3-4 odcinki w jednym.
Oczywiście inne odcinki nie będą takie długie, ponieważ po prostu nie. Ale cóż. Ratli to nasz ostatni animal buddy. Jego sekcja snu to najłatwiejsza. Tylko uważajcie na te kolce, ponieważ te oberwiesz. Zawsze tego nie kopowałem. Okej, okay, są drewniane kolce, ale co się stanie, jak dotkniesz te kolce od boku? To tylko drewno! Ale cóż, panie i panowie, oto jest ostatni poziom platformowy całkowity zakończony. Więc czas na prawdziwego ostatniego bossa. Wszystkie poziomy Lost World zostały zaliczone, więc się wulkan otwiera i mamy Crocodile Core. Jądro krokodyla. Albo jądro tej wyspy, bo ponieważ to kopie brzmi po polsku. Więc naszym prawdziwym ostatnim bossem to K. Rool, który przeżył jego upadek i zjedzenie przez krekinów, ale cóż. Tak naprawdę ta walka to nie jest walka, tylko po prostu przetrwanie. K. Rool będzie rapid fire'ował każdy jego możliwy atak i musisz tylko poczekać, kiedy on strzeli beczką, co pozwoli ci na skoczenie na tą beczkę i użycie zawartości tej beczki na pokonanie K. Roola raz na zawsze. Gdybyście grali w tego Donkey Konga Landa, to ta walka druga byłaby praktycznie normalnie walką, tylko że on ma ostrochamskie ataki, które by się nie spodziewał. Na SNESie to jest przetrwanie, ale na Landzie to jest praktycznie druga walka z nim. I się Dixie tutaj bardzo przydaje. Takie ładne jądro wyspy. Ale cóż, tutaj jest beczka, kula i panie i panowie, pokonaliście K. Roola raz na zawsze w tej grze. I oto koniec Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest na SNESa. Hurra! Więc K. Rool zatkał się. Wiąże to spowoduje, że wyspa się zatopi. To oczywiście nie zabije K. Roola, ponieważ zaraz zobaczycie, że on to przeżyje i powróci jako Baron K. Roolenstein. No i po Donkey Kong Country 3 K. Rool to po prostu król K. Rool. Nie kapitan, nie baron. Ale cóż. Wracamy do wyspy Donkey Konga. I oczywiście Mario to jest jego... Mario wygrywa. Tak naprawdę Cranky wygrał, ponieważ Cranky to Ultimate Gamer in the World. Najpotężniejszy gracz w historii. Najpotężniejsza forma życia, małpia. Ale cóż. Przynajmniej już jest lepszy od Linka. I oto nasz bardzo piękny ending. Więc tutaj K. Rool sobie odpływa. I to jest wszystko, co... No, to jest jego chwilowy koniec. On teraz opuści piractwo i stanie się naukowcem. Ale oczywiście nie będzie takim wyrąbistym naukowcem jak dr Nefarious. I to, panie i panowie, był Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest na Super Nintendo Entertainment System. Teraz mamy wszystkich wrogów, którzy chcieli nas zabić. Klik klak. Spinny, także znany jako Sonic the Hedgehog. Wyrzutek Toma i Jerry'ego. Brat Sparksa ze Spyro. Mini Neki, nie mam jak go nazwać. Zinger. Screech, po prostu Shadow. Więc teraz podwodni wrogowie. Pływająca pizza. Patryk SpongeBoba. Pufftub. Lockjaw. Albo pirania po prostu.
Snapjaw! Rekolor pirania! Czas na kremlingi! Klomp! Klinger! Także fan Spidermana, albo Tarzana. Kboing! To bardzo źle wygląda, jak on idzie na górę. Klampon, to jest Claptrap! Zostałem ukumany przez DKC-1! Klober! Kremling bez ciuchów. Kruk! Albo Hook! Nieważne. Cutlass! On ma Cutlassę. Po prostu wyrzutek nie. Inspiracja Cervantesa z Soul Calibura. Ale cóż, panie i panowie, nie będę już tutaj żartował. Więc DKC 2 to jest fantastyczna gierka. Według mnie lepsza gra od Mario. Mario według mnie jest bardzo taką sobie serią. Nic. Oczywiście to też nie mogę tak tego mówić, ponieważ bardzo mało grałem w gry Mario. Grałem tylko w 64. 1, 2, 3. Faktycznie tylko jedną grę Mario, przynajmniej to był Land. Do dziś. Do fucking dziś. Ale cóż, panie i panowie, bardzo tą grę polecam. Czy to jest na Land, czy to jest na GBA, czy to jest na tego, na SNESa. Polecam tą gierkę bez problemu. Jedna z najprzepiękniejszych gier na SNESa. Jedna z najbardziej challengeujących gier na SNESa. Jedna z najładniejszych soundtrack w całej historii SNESa. Ale cóż, mi się gra bardzo podobała. Oczywiście zawsze są te momenty, kiedy ja próbuję skrytykować gierkę na końcu jak DSP, ale potem sobie przypominam: hej, nie jestem DSP. Ale cóż. I to jeszcze nie jest koniec napisów, ale cóż, zaraz skończę komentowanie, ponieważ czas ogłosić następny Let's Play. Więc tak na pewno pamiętacie o początek tego Let's Playa, drugi, trzeci odcinek tego Let's Playa. Ja mówiłem, że może se ściągnę Raymana 2 Revolution na PS3. Albo na PS2, nieważne na czym będę grał. Więc tak, panie i panowie, będzie Rayman Revolution następne i tak to będzie wersja Revolution. Nie będę ciotą i nie zrobię wersji na jedynkę, na PC-ta, na GBC, na Dreamcasta. Revolution, ponieważ inaczej bym został wygnany z YouTube'a, jakbym to zrobił po raz drugi. Plus Revolution to jest gra, którą ludzie mnie dużo ludzi chce ode mnie tej gry. Ponieważ bardzo mało let's play jest Revolution. Z PC-ta to prawie każdy może zrobić wersję, ale z wersji Revolution nobody. Tylko dwa let's play'e są. Donkey! Nie mogliście innego sprite'a mu dać? Ale cóż, panie i panowie, następne let's play to będzie Rayman 2 Revolution na Playa 2 albo na Playa 3. Po prostu wersja na Playa 2. Na Playa 3 to tylko wersja emulatorowa Playa 2. Takie coś jak PS1 Classic, tylko że gra na Playa 2, na Playa 3, tylko że jest progressive scan. I teraz, panie i panowie, są napisy końcowe. Fajna łyżka sobie leci, więc mam nadzieję, że wam się ten let's play podobał. Tutaj Polski Gamer 17 i spotkamy się w Rayman Revolution. Adiós.